Witam z powrotem, a dzisiaj robimy artystyczny vlog. Chociaż ilość artystyczna, nie mam pojęcia jak wiele będzie tego, ale będziemy rysować i szydełkować, a przynajmniej szykować się do tego. Tak czy inaczej, mam plan. Pamiętacie jak segregowaliśmy włóczkę? Sądzę, że pora jej użyć. Ponieważ od jakiegoś czasu niezbyt szydełkuję, a szydełkowanie jest znacznie szybsze niż robienie na drutach, więc zróbmy plan chociaż. Jakby to trochę potrwa, więc zapewne nie będę robić na ten temat filmu, ale plan polega mniej więcej na tym, żeby zrobić mood blanket. Tylko że robienie takiego ogromnego koca będzie ciężkie, czasochłonne, więc zrobimy kwadraty i jeżeli po miesiącu stwierdzę, że chcę to kontynuować, zrobię kolejny kwadrat i kolejny, i kolejny, aż w końcu będziemy mogli zszyć to w jeden wielki koc. Ale głównie chcę zużyć te włóczki, które tutaj mam. Obstawiam, że te akrylowe nie będą za dobre na koc, ale trzeba je zużyć, a nie zamierzam robić masy amigurumi, więc potrzebujemy masy kolorków. I akurat to tutaj mamy. Więc obstawiam, że trzeba będzie rozpróć te włóczki i wydobyć z nich poszczególne kolory, żeby miało to ręce i nogi. Część z tego będzie mieć podobne kolory, część nie, części mam w ogóle mniej włóczek. Nie powinnam tego wszystkiego naraz wymować, no nie? Na razie zróbmy wszystko, co potrzeba z tymi włóczkami, słowem rozpróć to i rozpróć to trzeba. Zastanawiam się, czy te dwa mają za podobne kolory, ten jest bardziej ciepłym różem, ten jest bardziej chłodnym różem i wiem, że jeszcze jak daję tutaj różowe światło, to niezbyt to pomaga, ale no trudno, trzeba sobie radzić. Poróbmy z tego mniejsze motki. Jakby to samo robiłam w moim patchworkowym swetrze. Też miałam włóczki samozmieniające kolor i zmieniały kolor w najgorszym możliwym momencie, więc postanowiłam je pruć. Robię to samo z kolejną samozmieniającą kolor włóczką, więc to chyba znaczy, że wielokolorowe włóczki po prostu nie są dla mnie i nie powinnam ich więcej kupować, bo tylko będą się marnować. W sensie nie będą się marnować, po prostu nie będą służyć temu konkretnemu celowi. O mamciu, ile to ma kolorów? Wow! 6? Nieźle. Chyba łatwiej będzie wrócić, jak to już skończę. Wow! Całkiem ładnie to wygląda, muszę przyznać. Więc teraz trzeba zrobić z tego kulki i dzięki magii edytowania. No dobra, to jest zdecydowanie mniejsze, mniej zajmuje miejsca, więc weźmy również wszystkie inne włóczki i zastanówmy się nad schematem kolorystycznym. Okej, to jest to, z czym będziemy pracować. Mają nieco inną grubość. Ta na przykład jest znacznie grubsza. To jest na szydełko podobno 5 mm, ale ja bym w to szóstką poleciała. To jest bardziej na takie 3,5-4, a to jest na takie 4,5. Więc sądzę, że zrobimy po prostu wszystko szydełkiem 4,5. Okej, więc tutaj są kolory. A tutaj jest kartka, która będzie naszą kartką swatchową. Mam tutaj 20 kolorów. Więc potencjalnie możemy zrobić 20 emocji czy coś? Tylko czy użyjemy ich wszystkich? Wyszukałam sobie coś takiego jak emotion wheel i myślę, że z tego będę... Tym będę się nieco posiłkować przy wypisywaniu tego, ponieważ hej! Jest jeszcze taka aplikacja Moodpress, której kiedyś używałam. Tego też skorzystam, żeby je po prostu wypisać, a potem przypasuję do nich kolory! Wypisywanie tych wszystkich emocji, mniam, jakie to o dziwo dziwne, o dziwo trudne zajęcie. Nie wiem, dlaczego mam takie problemy z wylistowaniem tych wszystkich rzeczy. Zapewne walnęłam tam kilka literówek, ale no trudno, przynajmniej jest gotowe. Okej, emocje tyle, o ile są wypisane. No dobra, teraz jest git. Okej, powoli zacznijmy robić swatche i myślę, że najpierw chcę zużyć te, których mam więcej, a te zostawić na emocje, które czuje człowiek rzadziej, żeby to, wiecie, strategicznie wszystko przemyślane. Na przykład wydaje mi się, że to powinno być w takim energetycznym nastroju czy coś, ale z drugiej strony... I w tym właśnie momencie montująca ja stwierdziła, że to jest absolutnie bez sensu słuchanie dobra, chyba ten kolor będzie dobry na to. O, ten kolor wygląda dobry na to. Więc wiecie, ja tam sobie gadam tam w tle, ale to nie jest na tyle odkrywcze, by móc faktycznie to montować. Oszczędzę wam tego po prostu. Jak widzicie, układamy te piękne kolorki, żeby mieć nadzieję, że będą one pasowały do emocji. I tyle!
I tutaj są nasze kolory. Więc teraz je po prostu przytwierdzę do naszej kartki. Okej, mamy gotową listę, więc jeżeli ktoś chce się temu przyjrzeć, to proszę bardzo, tutaj jest to, jak to wygląda. I możemy zająć się robieniem pierwszego rzędu. I myślę, że użyjemy tego koloru, ponieważ yay, Wii, NLG i człowiek jest podekscytowany tym, że ma nowy projekt, więc możemy zacząć od tego. Jeżeli chodzi o szydełko, myślę, że użyjemy tego 4,5 mm. A jeśli chodzi o rozmiary, to myślę sobie, żeby ten koc był tak 3 na 4 kwadraty, słowem 12 kwadratów. Więc myślę, że całość powinna mieć tak 60 na 90 cali. Co znaczy, że jeżeli tutaj jest 60, tutaj chcemy mieć 90. Ile to jest 20 cali? Okej, 20 cali to jest około pół metra. Cóż. I myślałam, żeby zrobić coś w rodzaju takiego ściegu, czyli moss stitch albo linen stitch. Tutaj akurat jest half double crochet, czyli półsłupek nawijany i łańcuszek albo chain. I to się powtarza, powtarza, powtarza. Myślałam nad czymś takim. Właśnie to jest ten problem z szydełkowaniem, że masz tyle matematyki do zrobienia. Także to całe ma nieco ponad pół metra szerokości i myślę, że moje będzie w miarę podobne, jeżeli chodzi o rozmiary, więc policzmy, ile ma to oczek. Mam plan. Powinniśmy zrobić 120 oczek, ale jeżeli zrobimy to w ten sposób, że mamy 120 oczek, co da nam około 50 cm, a wysokość tego w 30 rzędach to będzie około 20 cm, więc zrobimy po prostu mniejsze, zrobimy 60. 60 oczek, co da 25 cm i wtedy będziemy mogli robić z tej strony jakąś... Co ja myślę? Co to będzie? Zrobię te 60 oczek i będę mieć nadzieję tak naprawdę co do reszty, bo zaczynam się obawiać, że z mojej matematyki już nic nie wyjdzie. Będziemy to robić half double crochet. Chociaż powinnam mieć chyba nieparzystą ilość oczek. Więc zrobimy 59. Zaznaczę sobie od razu, że tutaj będzie nasze pierwsze oczko. I jedziemy z 59 następnymi. 58 następnymi. Nie robimy pomyłek. I jeżeli zastanawiacie się, czemu nie robię na początku długiego łańcuszka, raz, że mylę się w liczeniu i łatwiej mi jest na czymś, co jest nieco większe niż łańcuszek, więc robię foundation half double crochet. Nie mam bladego pojęcia, jak to się nazywa po polsku, przepraszam bardzo, ale to pozwala mi na zrobienie od razu tak jakby pierwszego rzędu półsłupków nawijanych bez konieczności robienia łańcuszka, co jest bardzo miłe, bardzo pomocne. Zajmuje to może nieco dłużej, ale w sumie to raczej nie. Myślę, że to jest porównywalna długość czasu. I kiedy robiłam pierwsze 20, to zaznaczałam sobie tak jakby co 20 znacznikiem, żeby potem nie musieć liczyć 48 czy coś, tylko od tych 20 zaczynam liczyć od nowa i mniej się wtedy człowiek myli. Bardzo mądre. Jasne, jasne. Udawajmy, że tak jest. Więc hej, robimy pierwszy rząd. Wszystko jest ładnie, pięknie na razie. Jest dzień drugi vloga i jedyne, co udało mi się produktywnego zrobić, to przeczytanie Jakuzy w fartuszku. Cała reszta dnia została zmarnowana przez to, że zapewne ktoś próbował mnie oskamować. Więc tak, szydełkowaliśmy ostatnio i przez to, co się wydarzyło, pora jest w sumie zrobić kolejny rząd naszego pseudokoca. O, to już szydełko 3,5 mm, a nie 4,5. W takim razie zmienimy na 4,5. Ale go nie widzę, więc prawdopodobnie moja siostra je pożyczyła. A tamto też jest zielone i dlatego się pomyliłam. Ale nie widzę tamtego. Więc użyjemy po prostu 4 mm, co tam. Zastanawiam się, czy to cała sytuacja była bardziej frustrująca, czy mnie zdenerwowała, ale obstawiam, że bardziej mnie to zdenerwowało, więc jedziemy w czerwony dzisiaj. Mamy nasz bordo kolor i zamierzamy z tego zrobić moss stitch. Nie mam pojęcia, jak to się po polsku nazywa, ale słowem będę robiła półsłupek nawijany, łańcuszek i będę to robić do końca rzędu, więc wrócę do was, kiedy skończę ten rząd. Uhu, sukces! Mamy nasz gotowy rząd i zauważyłam, że jeżeli chcecie robić moss stitch, to musicie mieć nieparzystą liczbę oczek, ponieważ na nieparzystych tak jakby oczkach macie te słupki, półsłupki, półsłupki nawijane, zależy co wybierzecie. Więc jeżeli skończycie na parzystym oczku, to będzie to oczko łańcuszka, więc tak
tak na razie wygląda to. Na całe szczęście poszło szybko, bo jest to dość małe. Pora na herbatkę, szczerze mówiąc. I myślę, że jeszcze coś porysujemy. A potem to będzie wszystko. Mam nadzieję, że miło spędzacie czas. Zastanawiam się, co narysować. Okej, wiecie co? Mam taki papier i zastanawiam się, czy na nim nie zrobić fanartu. Więc tutaj mam kartkę, na której zrobię szkic, a następnie przetransferuję go na ten papier akwarelowy. Więc na razie wyjmę kartkę i odrysuję ją, ponieważ ona jest nieco mniejsza niż papier A4, więc myślę, żeby zrobić taki akwarelowy portrecik. W sensie z pewnością dzisiaj go nie skończymy, ale zawsze można pomarzyć. I tak powiedziałam fanart. A to dlatego, że oki adresowane, jest pewna youtuberka i ona nazywa się Happy Berry, bardzo polecam. I widziałam na Instagramie, że będzie robiła odcinek ze swoimi ockami, więc nie mogę się tego doczekać tak troszeczkę. Podlinkuję jej kanał w opisie, żebyście też mogli zobaczyć. I postanowiłam sobie teraz właśnie, wpadłam na świetny pomysł, że narysuję dwie jej postacie, bo czemu nie? I będzie to w formie takich portrecików, przynajmniej tak mi się wydaje. Jeszcze nie wiem, co z tego będzie. Na razie po prostu bazgrolę jakiś szkic, żeby wiedzieć, gdzie ta dwójka będzie na tej stronie. Łatwiej byłoby to zrobić w digitalu, ale umówmy się. Jeżeli jest szansa, że Happy Berry dostałaby ten rysunek, wolałabym, żeby miała go w wersji fizycznej, bym powiedziała. Więc zamierzam to zrobić na kartce. I wiem, że akwarelą zajmie to więcej czasu, ponieważ musi to schnąć. Ale to mi nie przeszkadza. Mówię, idźcie, zobaczcie jej kanał. Myślę, że robi filmy lepsze niż ja, więc Happy Berry robi naprawdę przyjemne filmiki, więc zrobimy jej małą niespodziankę, co wy na to? Okej, więc wydaje mi się, że on jest za nisko. O nie! Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Właśnie dlatego nie lubię tego wszystkiego. Zawsze zostają mi potem ślady na kartce. Więc dlatego właśnie nie lubię robić takich rzeczy, bo zostają brudy i dlatego robię to na oddzielnej kartce i dopiero potem przenoszę na właściwą. Czy jest teraz to lepiej? Sama nie wiem. Myślę, że to jest za wysoko również, bardziej w tę stronę. Okej, mamy to. Tak jakby mamy to. Więc teraz pora na szukanie refek i rysowanie więcej szczegółów. Więc zostawiam was z timelapsem i moim voiceoverem. Jeżeli chodzi o refki, to oczywiście idziemy z tym do naszej ulubionej Happy Berry i w zasadzie to do kolorowanki, którą Happy Berry zrobiła i potem dała swoim widzom do wypełniania. I nie chcę nic mówić. Ja też wypełniłam tą kolorowankę i wyglądało to mniej więcej w ten sposób. Więc tak. Także jeżeli pytacie, kogo dzisiaj rysujemy, to rysujemy Arka i Emilię. To bardzo miła para i w ogóle wszystko ładnie, pięknie. Po więcej informacji zapraszam do Happy Berry. Nie chcę niczego przekręcić, więc szkicujemy sobie spokojnie. I jakby miałam problem oczywiście z proporcjami, oczywiście zepsuję człowieka. Zapewne jeszcze nie raz, ale trudno. Praktyka czyni mistrza, czy nie, czyż nie? Więc tak, w digitalu byłoby to pewnie znacznie łatwiej naprawić, natomiast na karteczce nie ma skrótów Ctrl-T, Ctrl-Z, czy Ctrl-C i Ctrl-V, więc musimy się, bardzo mi przykro, męczyć. Po zrobieniu szkicu i kiedy stwierdziłam, że jestem w miarę zadowolona z tego wszystkiego, postanowiłam wziąć ołówek 9B i przebazgrać wszystko, gdzie rysowałam tym ołówkiem, żeby móc przekalkować to wszystko. I łatwiej pewnie byłoby to zrobić po prostu kalką ołówkową, ale stwierdziłam, że w kalce woda jakby nie rozpuszcza tego tuszu, więc byłby on widoczny przez cały czas, czego bardzo byśmy nie chcieli, więc postanowiłam to zrobić ołówkiem, który będzie mniej widoczny albo praktycznie niewidoczny i poprawiam wszystko tym czerwonym długopisem, a czerwonym tylko dlatego, że widzę wtedy, gdzie już zrobiłam wszystkie linie i wiem, gdzie jeszcze muszę jeszcze raz sprawić czy coś, żeby przenieść te linie i trzeba tutaj dociskać dość mocno, żeby grafit przeszedł spod spodu na kartkę i o dziwo nie przeszedł za bardzo i nie mam dlatego pojęcia,
dlaczego to było łówek 9B. Może za mało grafitu tam dałam, ale wszystko odbiło się dość jasno, co było niemiłe, ale no trudno, zawsze można poprawić to ołówkiem, nie wiem, 2H czy coś w ten deseń. Okej, szkic jest gotowy, więc można zająć się akwarelami. I wszystko byłoby z nimi ładnie, pięknie. O nie! Wracając, wszystko byłoby z nimi ładnie, pięknie i w ogóle. Tutaj jest poprzednia praca, którą zrobiliśmy na tym papierze, więc wygląda to w ten sposób. Ale, co chcę powiedzieć. Jeżeli spojrzymy na listę tych kolorów, te dwa są bardzo... O nie, te cztery! O Boże! Są bardzo niemiłe, ponieważ zawierają w sobie słowo, czyli kadm. Kadm nie jest zbyt miły, więc teraz zastanawiam się, co z tym faktem zrobić i ile życia mi pozostało. No cóż, wydawałoby się, że ten kolorek jest taki radioaktywny. Tak czy inaczej, udawajmy, że wszystko jest jak najbardziej w porządku i zajmijmy się malowaniem. Będzie trzeba się tego pozbyć. Myślę, że nieco zepsułam mu twarz znowu, ale obawiam się, że nic więcej z tego nie zrobię. Lepiej nie będzie i mam nadzieję, że uratuję to za pomocą cieniowania. Zaczynamy od pokrycia tego wszystkiego wodą, żeby farba ładnie się rozprowadzała, co niestety jest takim problemem, iż kiedy robię skórę, kolor skóry rozprzestrzenia się na tej wodzie, przez co część okolicznych terenów, takich jak włosy, koszula albo zamrożenie na twarzy Arka jest w kolorach skóry. No cóż, trudno. Ale tym razem zrobiłam coś inaczej, ponieważ zawsze robię tak jakby jeden kolor bazowy, a następnie daję temu wyschnąć i dopiero potem robię na przykład te wszystkie zaróżowienia na skórze, a teraz zrobiłam to na jednej warstwie i wygląda to znacznie, znacznie lepiej i nie ma takich odcinających się kolorów, wiecie jak wygląda ta krawędź akwareli, więc tego na całe szczęście nie ma. Niestety co się wydarzyło, to okazało się, że w mojej wodzie były jakieś skrawki akrylu i to wylądowało niestety na twarzy Emilii i ups, próbowałam to podnieść, ale troszeczkę nie wyszło. Teraz jedziemy troszeczkę z cieniowaniem skóry i nie moczyłam tutaj całego papieru i wiecie, robiłam to po prostu farbą na pędzlu i tak naprawdę więcej nie udało mi się zrobić, ponieważ nie lubię robić czegoś takiego jak mokre na mokre, wtedy ta akwarela jakoś nie zachowuje się tak jak chcę, więc pomiędzy każdą warstwą muszę czekać i niestety więcej nie udało się zrobić, więc... nach. Okej, jeśli o rysunek chodzi, to wygląda on w ten sposób. Niestety nie udało mi się więcej zrobić, ponieważ hej, akwarela schnie, a filmik się sam nie zrobi. Trochę skończyły mi się filmy na zapas, więc ten odcinek jest zrobiony nieco na szybko, więc sorki. Ale tak, tutaj jest to, co udało się zrobić z fanartem. Jeżeli chodzi o kocyk, póki co się nie zmienił, wciąż ma dwa rzędy, więc to tyle. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, to skomentujcie, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie z dzwoneczkiem i zajrzyjcie do Happy Berry. A tymczasem to wszystko i pa pa!